Chciałbym, żebyśmy w tym filmie poćwiczyli trochę szacowanie iloczynu liczb wielocyfrowych. Nie ma lepszego sposobu na ćwiczenie niż samodzielne spróbowanie. W takim razie zaczynamy. Oszacuj 29 razy 3198. Zatrzymajcie ten film teraz i poćwiczcie samodzielnie, oszacujcie wynik tego mnożenia. Oczywiście, moglibyście obliczyć to pisemnie, na kartce papieru, albo przy pomocy kalkulatora, ale spróbujcie zrobić to w pamięci. To przydatna umiejętność, warto ją ćwiczyć. Oszacujcie to teraz w pamięci. Ok, zanim przyjrzymy się dostępnym odpowiedziom, możemy powiedzieć, że to się równa w przybliżeniu 29 to strasznie blisko 30 i to możemy pomnożyć razy 3200, co znowu jest strasznie blisko 3198. Ale możemy wykonać bardziej zgrubne przybliżenie i pomnożyć 30 razy 3000. To jest równe 3 razy 3 to 9, i do tego mamy 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 90 tysięcy. I mamy taką odpowiedź: odpowiedź d 90 tysięcy. Gdybyśmy potrzebowali trochę lepszego oszacowania, trochę dokładniejszego wyniku, to możemy powiedzieć, że to się w przybliżeniu równa 30 razy 3200. I to też można obliczyć w pamięci: 3 razy 32 to 96, i do tego 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 96 tysięcy. To trochę lepsze przybliżenie, trochę dokładniejsze. Jeżeli oszacowaliście wynik w ten sposób, to najbliższą odpowiedzią jest ciągle odpowiedź D, czyli 90 tysięcy. Kolejny przykład. Tym razem mamy oszacować taki iloczyn 137 razy 18. Jeszcze raz zatrzymajcie wideo i spróbujcie oszacować to w pamięci. Możemy oczywiście oszacować to na wiele sposobów. Można na przykład tak: 137 to całkiem blisko 140, a 18 to całkiem blisko 20. To się równa: 14 razy 2 to 28 i 20, czyli to jest w przybliżeniu równe 2800. Ale jeżeli spojrzymy na odpowiedzi, to nie ma tutaj takiej liczby. Możemy wybrać najbliższą odpowiedź, czyli 2000. To też jest chyba dobre przybliżenie, ale chyba wychodzi na to, że autor tych odpowiedzi zaokrąglił pierwszą liczbę do najbliższych setek to by wtedy było równe w przybliżeniu 100 razy, a drugą liczbę do najbliższych dziesiątek razy 20. 100 razy 20 jeszcze łatwiej obliczyć w pamięci to się równa 2000. I 2000 zgadza się dokładnie z ostatnią odpowiedzią.